Cześć, ja jestem Sarge i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale, z którym rozpakuję dla Was grę Assassin's Creed 3 w wersji na PlayStation 3. Gra ma swoją premierę dzisiaj w wersjach na konsole. Niestety posiadacze PC-ów muszą poczekać bodajże do 23 listopada. No i od razu zabierzmy się do roboty. Rozpakujmy sobie na początek grę. Zaraz się jej przyjrzymy. Okej, a więc tutaj mamy oczywiście przód pudełka i jednocześnie ważną, istotną informację, że wersja na PlayStation 3 zawiera dodatkowe 60 minut rozgrywki, dlatego że jest tam jakaś dodatkowa zawartość w stosunku do innych wersji. Tu oczywiście sam tytuł gry i podstawowe informacje na jej temat. Tu też jest informacja właśnie na temat tej dodatkowej misji. Misja nazywa się Benedict Arnold, a więc zapewne ja Wam ją pokażę w serii Zagrajmy Wy, która się pojawi jeszcze dzisiaj, pierwszy odcinek. No i dobra, od środka to wygląda tak. Za chwilę Wam pokażę może płytę. No i płyta z bliska prezentuje się tak, w ten sposób. I dobrze, teraz może odłożę tutaj pudełko, a z kolei pokażę Wam, co jest jeszcze w środku. Czyli tutaj mamy instrukcję tradycyjnie. Niestety jest bardzo krótka już z tego, co tutaj czuję. Mamy po prostu informacje na temat sterowania, gwarancji i puste, absolutnie stronne notatki. Tak więc nic specjalnego, z tyłu reklama Far Cry 3. Tutaj z kolei jest kartka z kodem właśnie na tą dodatkową misję, o której wspominałem, która powinna nam zapewnić dodatkową godzinę rozgrywki. W środku już Wam nie pokażę, bo w środku jest właśnie ten kod. I tutaj jeszcze kartka z kodem do usługi Uplay Passport. No i to będzie na tyle w tym unboxingu. Jeszcze właśnie tylko zapowiem, że dzisiaj pojawi się pierwszy odcinek serii Zagrajmy w Assassin's Creed 3. Więc bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Ja bardzo czekałem na ten tytuł. Przeszedłem wszystkie poprzednie części, więc w najbliższych dniach naprawdę sporo odcinków się pojawi. Tak więc już teraz zapraszam, a jeśli ten film Wam się do czegoś przydał, to nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę. Do usłyszenia.